Z naszych danych wynika, że Polacy nie tylko są gotowi odstawić tak naprawdę swoje własne, prywatne samochody, ale już to robią. W Polsce mamy tylko na naszej platformie Uber zarejestrowanych ponad 1 milion użytkowników, a 30% mieszkańców Warszawy już z Ubera skorzystało bądź też korzysta. Widzimy też, że ta dynamika wzrostu nie zwalnia tak naprawdę i ludzie korzystają coraz częściej z Ubera nie tylko na wyjazdy weekendowe, czy nie tylko na powrót na jakieś wydarzenia towarzyskie w piątek czy sobotę wieczorem, ale także coraz częściej na dojazdy do pracy, czy też w ramach połączenia tego z systemem komunikacji miejskiej. Obecnie w Warszawie około 1/3 kursów rozpoczyna się lub kończy w promieniu 400 metrów od jednej ze stacji metra. Więc widać, że tam, gdzie ludzie mogą korzystać z komunikacji miejskiej, to z niej korzystają, natomiast na te pozostałe dystanse korzystają z Ubera.